No może on coś pomoże, nie? No, zobaczymy. Kurczę, ale fajnie dzisiaj słoneczko. Tak, słoneczko świeci. O. Cześć dziewczyny. Hej. Cześć. Sorry za spóźnienie, ale przesunęła mi się ostatnia wizyta. No spoko, w ogóle dzięki, że znalazłeś czas. No to mówcie, co to za pilna sprawa medyczna, trochę mnie wystraszyłyście. No bo chodzi o to, że mamy taką koleżankę, która ostatnio zaczęła brać odżywki dla sportowców i no po prostu bardzo źle się po nich czuje. Bolą ją plecy, czasem się dosłownie zgina w pół, wymiotuje, no i trochę się martwimy. No dobra, no ale była z tym u lekarza? No ta opcja odpada, dlatego jesteśmy tutaj. Wiesz, ja zrobiłam zdjęcie składu, żebyś zobaczył. Ale jeśli nie znam jej historii medycznej, to raczej niewiele mogę powiedzieć na ten temat. No tak, ale wiesz, chodzi nam raczej o to, żebyś tak zobaczył, że może jest tam coś podejrzanego, że od razu wiesz, że to może szkodzić. No wiesz, o co chodzi. Nie no, w samym składzie nie ma niczego podejrzanego. Takie odżywki, wiecie, zanim trafią na rynek, są raczej dokładnie przebadane, ale no, nie można przesadzać z ich ilością. Ona to raczej nie przesadza, nie zagarnięta. To powiedzcie jej, żeby dbała o dietę, o odpowiednie nawodnienie organizmu. Odżywki białkowe mogą dodatkowo obciążyć nerki, to też jest niebezpieczne. Nerki? No, nerki, taki narząd. No wiemy, ale a co jeśli ta nasza koleżanka ma tylko jedną nerkę? Chodzi o Lenę? Nie, no coś ty, no, dlaczego tak pomyślałeś? Dlaczego tak pomyślałeś? A ile waszych koleżanek jest wysportowanych i ma jedną nerkę? Dobra, okej, chodzi o Lenę, ale ona nie wie, że tutaj się z tobą spotkałyśmy. No dobrze, słuchajcie, ale to może być wina tych odżywek, ale nie musi, to może być coś innego. No musi koniecznie się przebadać. No tak, tylko właśnie w tym jest problem, że ona nie chce. Nie wiemy, jak ją do tego namówić. Dobra, chyba mam pomysł. Bum. O czym tak myślisz? Co ty tu robisz? A Witek zapomniał kluczy. Ale może skorzystamy z okazji, że już jestem i napijemy się razem kawki? O, nie ma szans. Jestem zawalona robotą, twoja mama by mnie zabiła. Czaję. Daj mi głośnik. Halo? Halo, cześć Lena. Co słychać? Co słychać? A co ciebie to interesuje? No jejku, no tak po prostu chciałem pogadać, bo... Bo co? Bo ostatnio spotkałem twojego lekarza prowadzącego i pytał, co u ciebie. Ale czekaj, bo to jest chyba mało etyczne. Oj, Lena, no po prostu był zaniepokojony, bo podobno dawno u niego nie byłaś. Wojtek, co cię to interesuje? Po prostu się o ciebie martwię, okej? Chciałem ci tylko to przekazać. To ważne, żebyś robiła badania okresowe. Wiesz co, ta rozmowa robi się co najmniej absurdalna. Lena, ja wiem, że nie jesteśmy w najlepszych stosunkach i naprawdę źle mi z tym. Ale to nie znaczy, że przestałem się o ciebie troszczyć. Po prostu się zbadaj, dobrze? Wiesz co, nie dzwoń do mnie więcej, dobra? Cześć. Co tu się właśnie wydarzyło? Cześć, czy Wojtek Jarosz dzwonił do mnie powiedzieć mi, jak bardzo się o mnie martwi? No, chyba tak. I Lenka, powiem ci, że to, co słyszałam, to było co najmniej dziwne. Wiesz co, ja mam na ten temat swoją teorię. Wydaje mi się, że po prostu życie grzecznego chłopaka mu się znudziło i po prostu, nie wiem, liczy na jakiś numerek czy co.